Cześć! Jesteśmy w salonie Specialized Katowice, należącego do sieci sklepów Rovmix. Ja nazywam się Łukasz Obacz, reprezentuję Plus One Bike. Dzisiaj opowiemy Wam o najnowszym modelu Specialized Enduro Expert na rok 2020. Zapraszam! Dzisiaj zaprezentujemy najnowszy model Specialized Enduro na 2020 rok. Tutaj akurat mamy model Expert w rozmiarze S4. Rower jest dla mnie, mam 183 cm, S4 będzie bardzo w porządku, aczkolwiek jest to najdłuższy rower, na jakim do tej pory jeździłem. Myślę, że spokojnie też mógłbym oczywiście jeździć na mniejszym S3, mniejszym, właściwie krótszym przede wszystkim o to chodzi, dlatego że te rowery różnią się głównie długością. Rower jest zbudowany na kołach 29 cali, ramy wszystkich modeli są zawsze karbonowe, w pełni karbonowe łącznie z wahaczem. Model S-Works różni się tym, że ma link górny i ten tutaj też z karbonu. Cała reszta jest dokładnie taka sama. Bardzo agresywna geometria w tym rowerze. Rower przeznaczony jest do agresywnej jazdy endro, łącznie ze zjazdami naprawdę mocnymi. Ale myślę, że też świetnie sprawdzi się przy zwykłych wycieczkach po górach, o czym też Specialized jest zapewnia. Jest całkowicie nowy system zawieszenia, działa bardzo czule. Jak zwykle w specu jest to zawieszenie FSR, więc myślę, że spokojnie będzie działało tak, jak powinno działać. W tym rowerze, w tym modelu mamy karbonowe koła, Foxy, sztyca oczywiście regulowana, to jak najbardziej hamulce, awida, kołder SC, sprzęt całkiem w porządku. Kąt główki w tym modelu 63,9 stopnia. Ten kąt jest regulowany za pomocą tulejki, która jest zamontowana w damperze w tym miejscu. Możemy podwyższyć lekko suport i zmienić ten kąt na 64,3 stopnia dokładnie. 1274 mm bazaku. Górna roda 644 mm w linii horyzontu. Czyli po prostu od osi suportu, od osi główki ramy do osi siodełka, całkiem długa maszyna. Aczkolwiek jest to trend, który już od kilku lat postępuje w rowerach do agresywnej jazdy po górach. Rowery się wydłużają, uważam, że bardzo słusznie są dużo bardziej stabilne. Przy tej już dobrej geometrii do około 29 cali jeżdżą naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że ten model też spisze się bardzo dobrze, o czym z całą pewnością się z Wami podzielę. Bo, bo to nie pierwszy raz, kiedy o tym rowerze będziemy tutaj mówić. Rower ten jest nafaszerowany technologią, oczywiście, i różnymi ciekawymi patentami. Jak to w przypadku marki Specialized, mamy w dolnej rurze miejsce na różne gadżety, kto co woli. System SWOT jest całkiem fajny patentem, pozwala nam dodatkowo przewozić w ramię. Nie wiem, batoniki, jakąś kurtkę przeciwwiatrową, no wiele różnych opcji tak naprawdę wchodzi w grę, można tutaj sporo rzeczy spakować. To jest jeden z ciekawych patentów. W tym modelu jest sprzedawana razem oczywiście z koszykiem bidonu. Kolejnym elementem systemu SWOT jest miejsce na narzędzie, tutaj w główce ramy, w rurze sterowej. Też bardzo ciekawy patentik. oczywiście narzędzia się przydają czasami w górach. Chociaż nie jest to raczej nic pozytywnego, ale ciekawy patent na przewożenie dodatkowego narzędzia. Damper w tym modelu to Fox Float DPX2. Um, powietrzny oczywiście tutaj z regulacją tłumienia, z blokadą skoku i, i utwardzeniem do wycieczek. Kolejnym elementem jest yy, z przodu Fox Float 36, też performance opcja. Mamy blokadę skoku, oczywiście, utwardzenie, regulację tłumienia, no i komorę powietrzną. Napęd w tym modelu jest to SREM X01, przerzutka z maletką X01, korbaturowative descendant. W tym modelu SPECa mamy wkręcany support. jest to rzecz, która wróciła do SPECa. Kończymy z press fitami. mam nadzieję, że taki trend pozostanie, dlatego, że uważam, że jest to jedna z lepszych opcji raczej też nie sprawiających problemów. 12-rzędowy napęd Eagle oczywiście. Hamulce SRAM Code RSC, starczą 200 mm z przodu i 180 mm z tyłu. W nowych modelach Enduro mamy 29 celowe koła. W tym modelu Expert akurat mamy koła na obręczach karbonowych. Jest to roval Travers. Tylne kółko zbudowane jest na piaście DT Swiss 370. Sztyca jest to X-Fusion Manic. W rozmiarach S4 i S5 mamy sztyce o długości 170 mm. W rozmiarach S2 i S3 jest to sztyca o długości 150 mm. Wnica, mostek, chwyty są z marki Specialized. Siodełko Hench również Specialized i opony Butcher Grid Trail, z tyłu 2.3, z przodu 2.6. Ten oto model możecie kupić za jedyne 30 999 zł. Całkiem spora suma. Rower też oferuje, się całkiem dużo. Zresztą jest to świetna marka oczywiście. Nie jest to koniec historii tego modelu, tego roweru. Będzie jeszcze kilka przeróbek, będzie kilka nowinek tutaj. Śledźcie nas, no i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia.